Konfederacja Narodu, Środowisko Polityczne, Sztuki i Narodu. Oddaję głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ci wybitni poeci, o których była mówiona, mówiono, nie działali w próżni politycznej. Było to tragiczne pokolenie, ale jednocześnie pokolenie bardzo ideowe, które można zaliczyć do pokolenia Polski niepodległej i pokolenia obozu narodowego, nawet bardziej narodowo-radykalnego, albowiem było związane z środowiskiem, które przed wojną tworzyło ruch narodowo-radykalny Falanga. I tutaj mamy zdjęcie z roku 37 mniej więcej, to jest z lewej strony przywódca Falangi, a potem Konfederacji Narodu, czyli Bolesław Piasecki, jeszcze w czapce studenckiej. A ten mniejszy to jest Włodzimierz Narbachowski, też jeden z założycieli Falangi, który notabene po wojnie znalazł się zupełnie gdzie indziej, wylądował w Polskiej Partii Socjalistycznej i na emigracji raczej pisał paszkwile na temat Piaseckiego. O Falandze nie będę mówił, bo to jest okres międzywojenny. Jak wiadomo, to organizacja, nazwijmy, najbardziej radykalna w obozie narodowym, bo gdybyśmy mieli tutaj powiedzieć, jakie części obozu narodowego funkcjonowały, no to oczywiście jest Stronnictwo Narodowe jako ten główny trzon. To są lata 30. oczywiście. Potem mamy ONR, czyli Obóz Narodowo-Radykalny, który dzieli się potem na dwie części, czyli właśnie ONR, czy Ruch Narodowo-Radykalny Falanga, to właśnie tutaj jest przywódca, i ONR ABC. I te środowiska wchodzą, proszę Państwa, w wojnę jako podzielone, ale jakby wywodzące się z jednego pnia ideowego, czyli z ideologii narodowej. I Bolesław Piasecki, którego tutaj widzimy na zdjęciu z roku 41,
To mam te zdjęcia z archiwów rodzinnych, więc one są mało znane. Wojnę rozpoczyna jako żołnierz brygady pancerno-motorowej dowodzonej przez pułkownika Maczka i dochodzi mniej więcej do Tomaszowa Lubelskiego i tu jest ostatni bój w okolicy 17 września, po czym wraca do Warszawy, tak jak większość tych, którzy skończyli kampanię wrześniową, albo uciekli, czy przedostali się na Węgry, albo wracali do Warszawy. I Piasecki wraca do Warszawy, gdzie spędza kinaście dni. Jest aresztowany 13 grudnia 1939 roku przez Niemców w wyniku denuncjacji takiego agenta niemieckiego Stanisława Brochwicza, który przed wojną próbował przekabacić Piaseckiego na rzecz wywiadu III Rzeszy. I został przez niego wydany polskiej dwójce, czyli polskiemu kontrwywiadowi. Otóż tenże Brochwicz przeżył wybuch wojny, nie został rozstrzelany i wrócił do Warszawy i zaczął wydawać poszczególnych członków falangi jako zemsta za to, że został wydany. Tutaj pokażę Państwu jeszcze przedwojenne zdjęcia. To jest też Piasecki z innym bardzo wybitnym działaczem falangi, Wojciechem Kwasieborskim. No, gdyby porównywać jego talent z tymi poetami, o których mowa, to w dziedzinie takiej myśli politycznej to właśnie Kwasieborski był najlepiej zapowiadającym się działaczem falangi. On się potem troszkę oddalił od Piaseckiego, a w czasie wojny szybko zginął, bo został rozstrzelany w 1940 roku w Palmirach, a więc tuż na początku okupacji. Jego grup jest, jak ktoś będzie w Palmirach, można właśnie grup Kwasieborskiego zlokalizować. Prawdopodobnie został zlokalizowany po wojnie w wyniku działań Piaseckiego, bo okazuje się, że wszyscy ci ONR-owcy polegli czy rozstrzelani w Palmirach mają swoje groby indywidualne. I to tabliczki wisiały już w PRL-u, przy czym nie było tam działacz Ruchu Narodowego, tylko na przykład adwokat, dziennikarz. No tyle można było wtedy wywalczyć. To jest jedno ze zdjęć Piaseckiego z końca lat 30. wykonane przez amerykański tygodnik Life. To niedawno się, parę lat temu w internecie się pokazało. Prawdopodobnie pisali jakiś artykuł na temat Piaseckiego. Widzimy tutaj woda mineralna Vichy, ten tak zwany syfon, jeszcze niektórzy pamiętają. Piasecki urzędował właściwie legalnie, czy półlegalnie w centrum Warszawy na ulicy Fosza, mimo że oficjalnie był poszukiwany, bo falanga była nielegalna, sanacja poszukiwała, a jednocześnie Piasecki funkcjonował normalnie, ponieważ miał kontakt z kilkoma wyższymi urzędnikami sanacyjnymi, między innymi właśnie z drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli z kontrwywiadu. W związku z tym ci redaktorzy amerykańscy dotarli do niego, do tego gabinetu. A to jedno z niewielu zdjęć zachowanych ze zbrania falangi przedwojenne, z prawej strony mojej prawej, czyli tak, z Państwa też, jest Piasecki, ten z taką czupryną i rozmawia właśnie z Kwasieborskim. Czyli widać było, że oni tutaj stanowią taką, na taki duet ideowy. Tadeusz Lipkowski pierwszy z lewej i Onufry Kopczyński, ten grubszy, o którym była mowa. Wojnę przeżył tylko Piasecki. Z tych, którzy są na tym zdjęciu, pierwszy z lewej, Lipkowski, też rozstrzelany w Palmirach. Czyli widzimy tutaj, po to mówię, żeby pokazać, jaki był los tego pokolenia w czasie wojny. Tu wrócimy do Piaseckiego. Mówiłem, że Piasecki jest aresztowany przez Niemców, ale jest wydobyty, i to jest ciekawostka, wydobyty przez Luciane Frassati, Włoszkę, która go znała jeszcze sprzed wojny, w wyniku interwencji samego Mussoliniego. Otóż Mussolini nie znał Piaseckiego osobiście, chociaż Frassati, która wyszła za Jana Gawrońskiego, bo znała tu doskonale polskie warunki, chciała zapoznać Piaseckiego z Mussolinim. Już nawet był plan takiego spotkania, ale nie doszło do tego, wojna wybuchła i ona we Włoszech, będąc na początku 1942 roku, opisuje swoją rozmowę z Mussolinim, którego mówi: ten młody człowiek, o którym wam mówiłam, jest teraz w rękach Niemców, musicie zrobić wszystko, bo na wy się mówiło wtedy, żeby go wydobyć. I rzeczywiście w wyniku interwencji dyplomatycznej włoskiej Piasecki wychodzi w kwietniu 1940 roku z więzienia, ale na drugi dzień już jest natychmiast ogłoszone jego poszukiwanie, czyli prawdopodobnie zapadła decyzja o zwolnieniu z gestapo na jakimś szczeblu, a drugi szczebel, czyli ktoś inny, powiedział, że nie.
Piasecki się ukrywa w Milanówku na linii kolejowej Warszawa-Skierniewice i tam odwiedza go między innymi, to już partyzantka, tam odwiedza go między innymi książę Janusz Radziwiłł. To też ciekawa postać, arystokrata, notabene w jego pałacyku mieści się dzisiaj Muzeum Niepodległości. Jak ktoś był, to właśnie był pałacyk Janusza Radziwiłła. Radziwiłł odwiedza Piaseckiego i dyskutują na temat, co dalej robić. To jest rok 40, proszę Państwa. Niemcy właściwie wygrywają wojnę, tak się wszystkim wydaje. I wtedy w niektórych środowiskach pojawia się koncepcja, że trzeba by jakoś z Niemcami się dogadywać. Wiadomo, że polityka terroru niemieckiego absolutnie wykluczyła jakiekolwiek możliwość porozumienia, a jednak do takich spotkań między Piaseckim a Radziwiłłem dochodziło. I tak dochodzimy pomału, proszę Państwa, do tej Konfederacji Narodu. Piasecki się ukrywa, ale potem zdecyduje się stanąć na czele Konfederacji Narodu, która składa się z kilku grupek takich narodowych, chadeckich, ale bardziej narodowych. I właściwie w 1941 roku na wiosnę obejmuje dowodzenie, czy staje na czele politycznej organizacji Konfederacja Narodu. Tutaj widzieliśmy Państwa zdjęcie z jego żoną, Haliną Piasecką z domu Kopeć, która była pierwszą żoną Piaseckiego. Tutaj mam takie zdjęcia, proszę Państwa, jeszcze sprzed wojny. Ta Kopciówna w zasadzie to była żona znanego warszawskiego adwokata. Mieszkała przy ulicy Mokotowskiej. To była taka wielka miłość Piaseckiego. I ona, tu zaraz jeszcze pokażę, o właśnie to jest zdjęcie przedwojenne. Z lewej z papierosem Piasecki, właśnie Halina Kopeć w środku, a z prawej brat Piaseckiego, Zdzisław. Wojnę przeżył tylko Bolesław Piasecki. Halina Piasecka zginęła w Powstaniu Warszawskim 14 sierpnia, przenosząc meldunek, była łączniczką Radosława, no, czyli tego najsłynniejszego dowódcy powstania, dowódcę zgrupowania Radosław, czyli Jana Mazurkiewicza, a Zdzisław zginął na Woli już 7 sierpnia. Piasecki, będąc na wschodzie, oczywiście nie wiedział o tym, co się wydarzyło, dowiedział się dopiero po wojnie. To jest właśnie jedno ze zdjęć Piaseckiego tuż przed wojną. On chodził na mecze tenisowe, znaczy bo to miał taką hobby tenis. Nie bardzo mu to wychodziła ta gra, ale chętnie chodził na mecze i to był mecz Polska-Węgry tuż przed wybuchem wojny na kortach Legii. Proszę Państwa, teraz to jest też zdjęcie z 1937 roku. Cyrk braci Staniewskich. Wiec falangi i właśnie takie naczelne hasło życie i śmierć dla narodu, które potem na pewno było również takim mottem pokolenia wojennego, czyli tego, które walczyło w uderzeniowych batalionach kadrowych i w Konfederacji Narodu. I było chyba też mottem poetów, o których była wcześniej mowa. No właśnie, tak jakby przewidzieli, to przed wojną oczywiście jeszcze nie miało takiego tragicznego wymiaru, ale to pokolenie było wychowane w takim duchu romantycznym czy neoromantycznym, że trzeba poświęcić życie dla narodu, jak trzeba to zginąć. I oczywiście nie wiedzieli, że tak szybko to się ziści, bo wybuch wojny otworzył tą spiralę śmierci, która przez to środowisko przeszła. Śmierć z rąk niemieckiego okupanta. Mówię to dlatego, że po wojnie, a i dzisiaj, pojawiają się takie głosy, że to środowisko próbowało kolaborować z Niemcami, że w zasadzie to było polski hitleryzm i tak dalej. Ludzie, którzy nie znają jakby historii tego środowiska albo też nie znają kontekstu epoki, mogą ulegać takim, szczególnie nie wiem, czytelnicy Gazety Wyborczej i tak dalej. Absolutnie jest to nieprawda. Proszę Państwa, to było... Ruch narodowy był zawsze antyniemiecki w tym czasie, w związku z tym był też antyhitlerowski. Mimo że można mówić o pewnych podobieństwach ruchów, ale to tylko pewnych podobieństwach, wszystko inne dzieliło. Proszę Państwa, na czele struktury cywilnej Konfederacji Narodu, czyli organizacji, która krystalizowała się w latach 40-41, Piasecki staje na jej czele w 41, jest Jerzy Hagmajer, pseudonim Kejstut. To jest jego zdjęcie z lat wojny. On umarł w 94 roku, czyli żył dosyć długo. To był lekarz, chirurg, właśnie prawa ręka Piaseckiego. Potem był oczywiście wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia PAX. Przeżył wojnę i on organizował ten pion cywilny, czyli prawdopodobnie mógł się też zajmować tymi poetami, bo Piasecki skoncentrował się na pionie wojskowym. Tu mamy jeszcze takie zdjęcie też sprzed wojny.
działaczy falangi, bym zwrócił uwagę na dwie postacie. Pierwszy z prawej, ten duży, to jest Andrzej Świetlicki, który miał takie inklinacje do samodzielnej gry. Był szefem ochrony i bojówek również Piaseckiego. I on, proszę Państwa, podjął w roku 1939 próbę kolaboracji z Niemcami. Oczywiście próbuje się teraz mówić, że to było na polecenie Piaseckiego, tego nikt nie udowodnił. To był jeszcze okres rządów wojskowych, czyli Wehrmachtu. I Wehrmacht przydzielił mu mieszkanie na w Alejach Jerozolimskich i oni się tam zbierali. Narodowa Organizacja Radykalna. Tak to NOR, czy NORA. Ale to się szybko skończyło, kiedy władzę w Warszawie objęło Gestapo, policja, SS i on został aresztowany, zginął w Palmirach. Czyli razem z tymi kolegami, którzy, o których tu wcześniej mówiłam. Natomiast ten drugi z lewej, taki Krępy, to jest, przypominam, zdjęcie przedwojenne. Działacz falangi, on wydał Piaseckiego w 1944 roku NKWD. Także widzimy tutaj losy, różne losy ludzi, którzy tworzyli to środowisko, aczkolwiek Romanowski, bo on się tak nazywał, ten Krępy, drugi z lewej, to był raczej wyjątek. To środowisko było bardzo hermetyczne i ideowe i w zasadzie tam zdrada, czyli na przykład, nie wiem, przejście do obozu przeciwnika, czyli zdradzenie komendanta, bo tak Piasecki używał takiego terminu, było bardzo rzadkie, czy prawie w ogóle nie występowało. Proszę Państwa, mówiłem, że Piasecki tworzył ideologię narodową, ale próbował łączyć syntezę, nazwijmy tą heroiczno-romantyczną, nawet nawiązującą do Piłsudskiego, co się wydaje się dziwnie, bo starzy endecy byli zdecydowanie wrodzy Piłsudskiemu, natomiast ci młodzi z ONR-u, z ABC i tak dalej próbowali szukać syntezy. I kiedy wybuchła wojna, to oni stwierdzili tak, że musimy iść tą drogą, którą przeszły pierwsza brygada, legiony, to znaczy musi być czyn zbrojny. Znaczy sama polityka, tak jak Dmowski prowadził politykę dyplomacji, to nie wystarczy, ponieważ jak wykazała historia II Rzeczypospolitej, to potem mandat do rządzenia mają ci, co walczyli. Czyli musimy walczyć. Partyzantka. I mimo, że Piasecki się nie nadawał fizycznie na partyzanta, bo był taki ślamazarny i tak dalej, to jakby siłą woli stworzył ten pion uderzenia i już w 1942 pierwszy oddział próbował walczyć mniej więcej w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Zakończyło się to klapą, bo ci ludzie nie byli przygotowani na to. Dopiero drugie wyjście na wiosnę 1943 roku było lepiej przygotowane. I tutaj mamy zdjęcie właśnie z zimy 1943-1944. Piasecki gdzieś na terenie dzisiejszej Białostoczyzny, wówczas Podlasia, a ten gość z bronią to jest Leonard Barszczewski, pseudonim Kropidło, bo on nosił CKM, czyli kropił, a poza tym miał taką siłę, że mógł ten CKM nosić, proszę Państwa, w jednym ręku do nieomal, natomiast słynął jeszcze z tego, że nikt go nie mógł przepić, to znaczy mógł całe wiadro wódki wypić i nic mu się nie stało. I on potem w PAKS-ie był ważną osobą, bo Piasecki go używał do misji na terenie Związku Radzieckiego. Dlatego, że żaden Rosjanin, Gruzin tak nie mógł go przepić. I w związku z tym, jak ci wszyscy pospadali pod stół, to potem na drugi dzień był bohaterem. To jest ten, który nie wpadł pod stół. I Piasecki nie był do tego zdolny, bo nie miał głowy do picia. W związku z tym potem była taka anegdota, że Kropidło, czyli ten Barszczewski, pracował dla Bolesława wątrobą. Takie było stwierdzenie. I żył długo, jakoś mu to nie zaszkodziło. Ja go jeszcze znałem w latach 80. Proszę Państwa, ojciec Paweł tutaj mówił, kolega, o idei uniwersalizmu. To jest właśnie ten słynny ksiądz Józef Warszawski. Narodowiec, też umarł chyba dopiero w latach 90. Był zaprzyjaźniony z Piaseckim, ale potem i też z całym ruchem narodowym. On stworzył tą koncepcję uniwersalizmu, która łagodziła ten taki ideowy totalizm, który pojawił się w Falandze w latach 30. na rzecz właśnie uniwersalizmu katolickiego. I proszę Państwa, to jest zdjęcie właśnie Piaseckiego z Podlasia, 1943 rok, kiedy staje jako komendant na czele właśnie tego uderzenia. Jaka była działalność uderzenia, jest doskonale opisane w książce Kazimierza Krajskiego, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe. To nie była wielka organizacja, proszę Państwa. No na porównaniu z AK, czy z Narodową Organizacją Wojskową, czy z batalionami chłopskimi, to była niewielka organizacja. W szczytowym okresie w polu było kilkuset partyzantów. Największy to był oczywiście w 1944 roku. Na Wileńszczyźnie był batalion, którym dowodził Piasecki, liczył 600 ludzi. No to już było dużo. Ale proszę Państwa, dopiero po scaleniu z AK. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej
konstatacje. Otóż Piasecki początkowo i jego organizacja były bardzo krytycznie nastawione do Związku Walki Zbrojnej, do Armii Krajowej, twierdząc, że to jest organizacja sanacyjna, odpowiedzialna za klęskę wrześniową i tak dalej. W związku z tym nie było żadnych kontaktów, no poza osobistymi. Z czasem, kiedy działalność uderzonych batalionów kadrowych zaczęła być krytykowana przez AK, Piasecki dochodzi do wniosku, że się nie zmieści jakby z tą swoją organizacją jeszcze obok AK i innych formacji. I poprzez swoje kontakty z takimi ludźmi jak Remigiusz Grocholski, Antoni Sanojca, Jan Mazurkiewicz, czyli Radosław, przyszły legendarny dowódca powstania, którego znał, ponieważ narzeczona, potem żona Mazurkiewicza była związana właśnie ze środowiskiem Falangi. To jest ciekawostka. I Piasecki nawiązuje kontakt z Komendą Główną i decyduje się na połączenie oddziałów UBK z Armią Krajową. Dochodzi do tego w sierpniu 1943 roku. Także w 1944 te oddziały, które walczą, to są oddziały AK. Na przykład udział Piaseckiego w operacji Ostra Brama, to jest 6-7 lipca 1944 z tym swoim batalionem, to jest trzeci batalion 77 Pułku Armii Krajowej. Uderzeniowy batalion kadrowy, tak, oni zachowywali wewnętrzną jakby nazwę, ale to był batalion akowski. Tutaj Państwu pokażę, to są dokumenty konspiracyjne Piaseckiego, zachowane w archiwum rodzinnym. Proszę zauważyć, że oczywiście używał on fałszywego nazwiska. Krawczyk, Zygmunt Bolesław, oczywiście fałszywa data urodzenia, on jest z 15 roku, tu jest 13. I tutaj jest taka ciekawostka, ostatnio mieliśmy w naszym muzeum analizę obwieszczeń niemieckich, czyli po egzekucjach. I kolega mówi tak, że sprawdzał nazwiska i teraz nie ma pewności, czy nazwiska na obwieszczeniach są z kenkart fałszywych, czy są prawdziwe. Czyli próba na podstawie obwieszczeń niemieckich stwierdzenia, że zginął taki i ten, jest trudno weryfikowalna, ponieważ duża część konspiratorów posługiwała się fałszywymi nazwiskami. Piasecki się pokazywał jako Krawczyk. Gdyby został aresztowany, rozstrzelany w egzekucji ulicznej, to by było Zygmunt Bolesław Krawczyk, urodzony pierwszy. Kto by dzisiaj wiedział, kto to był? To jest, proszę Państwa, bilet kolejowy z 21 maja 1944 roku. Piasecki jedzie na wschód, bo to już wtedy, już proszę zobaczyć, to jest maj 1944 roku. Te wszystkie dokumenty przechował właśnie Jerzy Hagmajer, o którym tutaj mówiłem, który był takim mózgiem całej Konfederacji Narodu. Tu jest ciekawostka, proszę Państwa, otóż mówiłem o żonie Piaseckiego, która zginęła w Powstaniu Warszawskim. Ale w roku 1945 Piasecki uzyskał w parafii, jednej z parafii warszawskich na Żoliborzu, potwierdzenie, że zawarli ślub w 1941 roku. Z tego małżeństwa jest dwóch synów Piaseckiego, czyli Jarosław i Bogdan. Bogdan zamordowany w 1957 w wyniku porwania, akurat mamy 60. rocznicę, Jarosław żyje do dzisiaj. I to byli tych dwóch synów. Natomiast tutaj jest ciekawa postać, to jest Stanisław Bryzemeister, pseudonim Kowalski, i w każdej organizacji był ktoś, kto załatwia wszystko. To znaczy aprowizację, transport, no bez tego się nie da. I on załatwiał wszystko. Na przykład jak jechano z Warszawy oddział partyzancki, to on załatwiał ciężarówki i tam ładowano sprzęt i tak dalej, oczywiście pod jakąś fikcyjną firmą i tak dalej. Nie było sprawy, której on nie mógł załatwić. Przeżył wojnę, potem był też taką prawą ręką Piaseckiego do załatwiania spraw, do których on nie miał głowy. Cudem uniknął aresztowania po operacji Wileńskiej, czyli po akcji Ostra Brama, ponieważ oddział Piaseckiego, ten, którym on dowodził, to był okręg nowogródzki AK, a całą akcję robił okręg Wileński, ale ci oficerowie z okręgu nowogródzkiego nie mieli zaufania w ogóle do tej akcji, to znaczy uważali, że ona jest bezsensowna i że wszyscy zostaną aresztowani, co zresztą się stało. Natomiast oficerowie z okręgu Wileńskiego byli bardziej optymistyczni. Kiedy Czerniachowski, ten Iwan Czerniachowski, zwołał naradę po zdobyciu wspólnym Wilna, to musimy powiedzieć, że Wilno zostało zdobyte przez AK-owców i Armię Czerwoną, te jednostki frontowe. Natomiast potem oczywiście był prikaz z Moskwy aresztować czy internować oddziały AK-owskie. Czerniachowski musiał to wykonać, także dzisiaj te jego zarzuty, że tam kataka są, proszę Państwa, są bzdurne, ponieważ to NKWD i Smiersz organizowało tą obławę, a Czerniachowski miał tylko to zorganizować, mimo takich czy innych swoich opinii. I Piasecki jakby miał nosa, że na tej odprawie będą aresztowani, wysłał tego Bryzemajstra, mówiąc mu uważaj. I on mi opowiadał, że właśnie podjeżdżają łazikiem
takim niemieckim mieli zdobyczny i on zorientował się, że coś tu nie gra. I wysiadł z tego łazika, kierowca pojechał dalej, wtedy aresztowali tego kierowcę i drugiego tam plutonowego, natomiast Bryzemeister szybko uciekł i zawiadomił, że są aresztowania. Także taki był. A potem oczywiście już tutaj w Polsce załatwiał między innymi powstanie bazy gospodarczej, już Paksu, jeszcze dziś jutro grupy. Proszę Państwa, to jest jedno z bardzo ciekawych zdjęć pokazujących kompanię, którą dowodził Ryszard Reif. To jest taka znana postać, potem był członkiem Rady Państwa w okresie stanu wojennego. On zastąpił Piaseckiego, jak Piasecki umarł, to on został szefem Paksu. I on, ten czarny tutaj, taki widzą Państwo w centrum, z rękami, obok, z tym złożonymi rękami, to Ryszard Reif był jednym z lepszych partyzantów tych uderzeniowych batalionów. Było dwóch, Stanisław Karolkiewicz i właśnie Ryszard Reif. Potem co do Reifa były różne wątpliwości, czy on był lojalny wobec Piaseckiego, ale niewątpliwie w tym okresie partyzanckim no, był bardzo, bardzo ważną postacią. I teraz o legendach, bo mówiliśmy o legendzie poetyckiej Konfederacji Narodu, ale była legenda poległej, no właśnie nie sanitariuszki, sanitariuszki, łączniczki i to była właśnie Maria Iwanicka Małgorzata. Działaczka falangi, potem oczywiście znalazła się w Konfederacji Narodu i koniecznie chciała walczyć. No więc przydzielono ją do oddziału, który w roku 43 w sierpniu wpadł w zasadzkę niemiecką. I ona, ranny został dowódca tego oddziału i ona ostrzeliwała jakby odwrót. I Niemcy ją na polu bitwy znaleźli jeszcze żywą i zawieźli na posterunek. To było Okułek, to jest mniej więcej za Sokołowem Podlaskim na północ i tam została albo zakatowana, albo zmarła. Jej grób się znajduje właśnie w tym rejonie i ona stała się taką symbolem tego pokolenia. Jak dzisiaj się tą Inkę lansuje, to dla Konfederacji Narodu ta Iwanicka Małgorzata była najważniejsza, a to jest jej zdjęcie jeszcze z okresu falangi. Tutaj dotykamy tego problemu, o którym żeśmy rozmawiali, to znaczy kobiety w Konfederacji Narodu, że dzisiaj się próbuje tam to różnie przedstawiać, natomiast to, proszę Państwa, tu nie było żadnej sprzeczności. Udział kobiet był olbrzymi w Konfederacji Narodu, zarówno w okresie konspiracji, jak i walki. I właśnie Iwanicka jest taką symboliczną postacią. Tam była szkoła jej imienia, ale została zlikwidowana, bo to była szkoła podstawowa, więc nie przetrwała tak zwanej transformacji. A tu jest też taka legendarna postać, Stefan Lipiński-Bruno. To jest, on nie był partyzantem, ale był konspiratorem, nazwijmy, miejskim. I z czego on zasłynął? On znał perfekt niemiecki. Wyglądał też raczej, nazwijmy, aryjsko, więc używano go do akcji, gdzie trzeba było się przebrać za Niemca. I on miał na koncie odbicie więźniów z ulicy Daniłowiczowskiej, gdzie przebrał się w mundur gestapowca czy SD i wparował tam do tego więzienia. Nakazał natychmiast wyprowadzić tych więźniów. No wiadomo, że Niemcy strasznie się wydzierał po niemiecku, więc tamci się go przestraszyli i on wyprowadził tych więźniów. Ale tak był przyzwyczajony już do tego, że jest tak pewny, że zaczął już na własną rękę prowadzić, że na przykład jeździł tramwajem w mundurze niemieckim i zaczął szydzić z Niemców, nie? Że pod Stalingradem przegrywają i tak dalej. No któregoś dnia wpadł. Także taka postać no trochę szaleńcza, ale jednocześnie zasłynął z tego uwolnienia więźniów. Proszę Państwa, Powstanie Warszawskie. Jak mówiłem, najważniejsza część Konfederacji tej pionu zbrojnego, czyli uderzeniowe bataliony, później przekształcone w AK, walczyły na Kresach, czyli Nowogródzkie i Wileńszczyzna, potem Białostockie. A ta część, która została w Warszawie, czyli między innymi właśnie to, co Kiejstut dowodził, weszła w skład batalionu Miotła w czasie Powstania Warszawskiego. To były dwa plutony, Jerzyki i Niedźwiedzie, plus te łączniczki, które były przy samym Radosławie. I właśnie w batalionie Miotła te dwa plutony walczyły. To jest książka, która wyszła niedawno. Leszek Ksawery Niżyński, ja go znałem jeszcze, to on był pracownikiem Paksu i on napisał jeszcze w maszynopisie, tylko wtedy tego nie wydano, Batalion Miotła w dywersji, sabotażu i powstaniu warszawskim, gdzie jest opisane losy tego batalionu, który przeszedł cały szlak od Woli do Czerniakowa, tak jak całe zgrupowanie Radosława. Także widzimy, podsumowując, ja tu mówiłem jeszcze, jakie były straty Konfederacji Narodu, czy uderzeniowych batalionów kadrowych. 154 zabitych. To na małą organizację to jest dużo.
plus straty w konspiracji w Powstaniu Warszawskim, czyli razem to będzie troszkę więcej. Na tak małą organizację, no to mniej więcej takie proporcje były wszędzie wtedy. Także to środowisko Konfederacji Narodu, Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, wkraczało jakby w nowy okres w 1945 roku z takim właśnie potencjałem, nazwijmy, czy spuścizną, czy doświadczeniem wojennym. I proszę sobie wyobrazić, tu kolega o tym mówił, praktycznie większość tego środowiska absolutnie nie kontynuowała walki. Mimo że było to środowisko romantyczne, nastawione na walkę, a nawet na śmierć, ale jednocześnie było tak wysoko intelektualnie. Konfederacja Narodu była rzeczywiście takim zbiorowiskiem inteligentów. I tak żołnierze wyklęci to są ludzie z reguły z wykształceniem podstawowym i niżej. Natomiast żaden inteligent, jeżeli nie musiał już tego, to się nie angażował w to. I oni stworzyli zalążek grupy Dziś Jutro, a potem Paksu. To jest ciekawe, że w publicystyce lat 45-47 mówili, to co żeśmy przeszli w czasie wojny, w czasie Powstania Warszawskiego, jest jakby zaczynem do działalności pokojowej po 45 roku. Polacy nie mogą sobie pozwolić na dalszy upływ krwi. I to była ta koncepcja Piaseckiego, który po wszystkich perturbacjach jeszcze więzienia sowieckiego powiedział, obrona biologiczna narodu. To jest podstawowe zadanie. Proszę Państwa, my się dzisiaj nie zdajemy sprawy, no, że Polacy jako naród otarli się o zagładę. Przecież gdyby Niemcy wygrały wojnę, o czym dzisiaj młodzi ludzie nie chcą pamiętać, to naród polski by zniknął z powierzchni. Dlatego, że plan, general plan Ost zakładał likwidację całej inteligencji, wywiezienie połowy Polaków za Ural, a reszta siła robocza. Taki był los. Także jak tam mówimy o dwóch okupacjach i tak dalej, nadejście, klęska Niemiec i nadejście Sowietów było w jakimś sensie uratowaniem istnienia narodu polskiego. Nowe wyzwanie w 45, wobec którego stanęło to środowisko, jak wobec nowej rzeczywistości się zachować. I oni wybrali. Obrona substancji biologicznej najpierw, a potem obrona substancji kulturalnej. I tutaj dorobek sztuki i narodu był idealny do wykorzystania. I wokół Dziś Jutra i Paksu zaczął się tworzyć bardzo silny ośrodek kulturalny. Potem Nagroda Pietrzaka, czyli tego, który zginął, tutaj mówiliśmy. I sztuka i naród, mimo że to byli tak zwani reakcyjni czy faszystowscy poeci według nomenklatury marksistowskiej, to po roku 56 stopniowo zaczęto przywracać pamięć o nich. A wiecie Państwo, kiedy było apogeum jakby istnienia w świadomości społecznej Trzebińskiego, Gajcego? Po 68. Czyli to, co dzisiaj się mówi, tam pogrom inteligencji i tak dalej. Zależy jakiej inteligencji. Marksistowskiej tak, natomiast wystawiano sztuki Trzebińskiego w latach 69-70 w teatrach warszawskich, w cudzysłowie faszystowskich poetów. Także to też jest taki triumf po latach i to robił oczywiście Pax. Między innymi tam były wymienione nazwiska Tadeusza Sołtana, to był działacz Paxu i on dużo pisał właśnie o sztuce i narodzie w periodykach paksowskich. Wydawano też wspomnienia, wiersze i tak dalej. Natomiast dzisiaj przeżywamy renesans sztuki i narodu, tylko, proszę Państwa, z perspektywy Powstania Warszawskiego i z perspektywy jakby dzisiejszej polityki historycznej i raczej w oderwaniu od środowiska politycznego, w którym oni wyrośli. Czyli raczej się nie podkreśla, że to była Konfederacja Narodu i Bolesław Piasecki. Tak, wspaniali poeci, Gajcy i tak dalej, płyty wychodzą w Muzeum Powstania Warszawskiego, tylko że nigdzie nie ma, że to było środowisko związane z Bolesławem Piaseckim. A oni to robili świadomie. Niektórzy oczywiście nie mieli drygu do polityki, ale to nie o to chodziło. Ten pion był jakby autonomiczny. To tyle, proszę Państwa. Myślę, że to dobrze, że dzisiaj mogliśmy o tym środowisku rozmawiać i politycznym, i ideowym. I dziękuję kolegom organizatorom, koledze Tofilskiemu, koledze Doroszowi za zorganizowanie. Dziękuję bardzo.